Małgorzata Potocka, tancerka, właścicielka Teatru Sabat, w którym się teraz znajdujemy. Chciałem zapytać, jak ty to robisz, że cały czas jesteś taka pełna energii, cały czas dajesz radę. Ten teatr już tyle lat jest, ciągle ma sukcesy i cały czas nowe przedstawienia. To jest teatr, który był spełnieniem marzenia życia. Jak się spełnia marzenie życia, to nie można później nie dawać rady. Ja jestem po pierwsze wierna swoim marzeniom i wierna swoim upodobaniom. Rewia to jest moje życie. Ja tańczyłam od 4 roku życia i wiedziałam dokładnie, jaki teatr zakładam, dlaczego go będę kochać i dlaczego mam nadzieję, że do końca swoich dni tu będę. Dlaczego mam power? Bo rewia to jest power, jest to dynamika, są to utwory, które pobudzają szalenie energetycznie. Poza tym piękne tancerki, które zawsze pobudzają publiczność, cudowni tancerze, piękne piosenki, znakomici wokaliści. Jak na to wszystko przychodzę i patrzę, to od razu mi się chce żyć. Jesteśmy dzisiaj na premierze nowego spektaklu. Kilka słów o tym spektaklu, no zachęty dla tych, którzy nas oglądają. To jest spektakl Przeboje Świata. Jak powiedziałam, to jest spektakl dla moich przyjaciół, którzy ciągle jeżdżą po świecie i oczywiście i dla Państwa. I powiedziałam, że mam dosyć ich spotykania w Nowym Jorku, w Paryżu, w Rzymie. Chciałabym, żeby właśnie przychodzili do mnie do Tartu, bo ten spektakl to jest taka sentymentalna podróż po całym świecie. I on jest spektaklem trudnym dla moich wykonawców, ponieważ moi wykonawcy śpiewają w wielu językach. Polski, angielski, rosyjski, grecki, holenderski, szwedzki, także rzeczywiście bardzo to było trudne i przygotowywaliśmy prawie pół roku ten spektakl. Natomiast no cieszę się, że taki spektakl powstał, poza tym mnóstwo obcokrajowców przybywa do mojego teatru, także koniecznie chciałam tak bardzo zrobić taki spektakl właśnie dla tej międzynarodowej publiczności. Teraz poproszę Cię, żebyś w kilku słowach zaprosiła wszystkich na swój spektakl. Kochani, zapraszam Was do Teatru Sabat, który jest teatrem magicznym. Przede wszystkim ma niezwykłą atmosferę. Pracują tutaj cudowni, profesjonalni, wspaniali artyści, którzy kochają niezwykle publiczność i po spektaklach jeszcze tańczą i bawią się z publicznością. Także zapraszam Państwa na jeden z moich najnowszych spektakli, Przeboje Świata. Zaręczam, że będzie bardzo sentymentalnie, bardzo pięknie, a ja zawsze z Państwem się spotkam i nawet pozwolę, żebyście mi powiedzieli trochę nieprzyjemnych słów, ponieważ nie tylko komplementy są ważne w życiu, ale krytyka również. Kocham swoją publiczność i Was zapraszam.